Maria Dąbrowska pisała: myśmy prawie granic naszych zapomnieli, kiedy mówimy Polska. Polska? Nie wiemy nawet, co to za obszar, gdzie się kończy, jak daleko sięgają w cztery strony te ziemie, które były dziedzictwem naszych ojców i stają się na nowo polskim państwem. Granice dawnej Rzeczpospolitej Polskiej przed 100 z górą laty wsiąkły w dziedziny trzech obcych państw, zostały przez nie wessane i pożarte. Zrobili nasi wrogowie wszystko, aby zatracić ich ślad. Politycy polscy zgadzali się, że ziemie zaboru pruskiego, Wielkopolska i Pomorze, muszą zostać włączone do Polski, podobnie jak niektóre obszary, które nie należały wcześniej do Rzeczypospolitej, ale były zamieszkiwane w większości przez ludność polską. Chodziło o część Śląska, utraconego w XIV wieku, i południowy obszar Prus Wschodnich. W Wielkopolsce, tak jak w innych częściach kraju, powstał autonomiczny ośrodek polskiej władzy. W listopadzie 18 roku ujawnił się istniejący od 2 lat Centralny Komitet Obywatelski, z którego wyłoniono komisariat Naczelnej Rady Ludowej. 26 grudnia 18 roku owacyjnie powitano w Poznaniu Ignacego Paderewskiego. Następnego dnia Niemcy zorganizowali manifestację, podczas której zrywano polskie i alianckie flagi. Zdemolowano siedziby polskich organizacji i władz. Po południu pod hotelem Bazar, w którym mieszkał Paderewski, padły strzały. Nie ustalono, czy oddali je Niemcy, czy Polacy. Walki natychmiast ogarnęły cały Poznań. Zaczęło się powstanie wielkopolskie. Polacy szybko usunęli oddziały niemieckie z miasta. W następnych dniach powstanie objęło całą Wielkopolskę. Od stycznia 19 roku wojskami poznańskimi dowodził generał Józef Dowbor-Muśnicki, a władzami cywilnymi kierował Wojciech Trąbczyński. W drugiej połowie lutego na żądanie Francji i Anglii walki przerwano. Los polskiej granicy zachodniej miał zostać rozstrzygnięty na konferencji pokojowej. Polskę reprezentowali Roman Dmowski i premier Ignacy Jan Paderewski. W porywającym przemówieniu Dmowski przedstawił polskie prawa do ziem zachodnich. Argumentował, że zamieszkuje je większość polska, a ich strategiczne i gospodarcze znaczenie jest gwarancją niezależności Polski od Niemiec. 28 czerwca 19 roku na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego Polska otrzymała Wielkopolskę i Pomorze. Gdańsk, zamieszkany w większości przez Niemców, uzyskał status wolnego miasta i został podporządkowany Lidze Narodów. Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej mogła korzystać z portu. Gdańsk włączono do polskiej strefy celnej. Uruchomiono też polską pocztę. O przyłączeniu Górnego Śląska oraz części Prus Wschodnich do Polski lub do Niemiec miały zadecydować plebiscyty. Kampania plebiscytowa na Warmii, Powiślu i Mazurach odbywała się w najtrudniejszym dla Polski momencie wojny z bolszewikami. Głosowanie w lipcu 20 roku zakończyło się przegraną Polski, za którą opowiedziało się niewiele ponad 3% głosujących. W rezultacie Polsce przyznano 5 wsi na Powiślu i 3 na Mazurach. Na Śląsku znacznie wyższy był poziom świadomości narodowej. Polacy nie pozwolili się terroryzować Niemcom i na prześladowania odpowiedzieli zbrojnie. W sierpniu 19 roku
wybuchło pierwsze powstanie śląskie. Zakończyło się po kilku dniach porażką, ale przyspieszyło przybycie na Śląsk międzysojuszniczej komisji rządzącej. Wycofano wojska niemieckie i zastąpiono je siłami Antanty. Powstał polski komisariat plebiscytowy z Wojciechem Korfantym na czele. Miał on przekonać Ślązaków, by głosowali za Polską. Z powodu narastającej agresji ze strony Niemców 20 sierpnia 20 roku wybuchło drugie powstanie śląskie. Walki przerwano po 8 dniach. Efektem kolejnego zrywu Ślązaków było zlikwidowanie policji niemieckiej, którą zastąpiono policją plebiscytową. Składała się ona z przedstawicieli obu narodowości. Plebiscyt odbył się 20 marca 2021 roku. Przy niezwykle dużej frekwencji, która wyniosła 97,5%, 480 tysięcy osób głosowało za Polską, a 707 tysięcy, w tym jednak część, która nie mieszkała stale na obszarze plebiscytowym, opowiedziało się za Niemcami. Komisja plebiscytowa na podstawie tych wyników przyznała większość spornego obszaru Niemcom, w tym tereny najlepiej uprzemysłowione. W tej sytuacji Polacy ogłosili strajk generalny, a następnie w nocy z 2 na 3 maja 2021 roku rozpoczęli trzecie powstanie śląskie, na którego czele stanął Wojciech Korfanty. Wkrótce powstańcy opanowali znaczną część obszaru plebiscytowego. Niemcy przystąpili jednak do kontrofensywy i na początku czerwca pokonali Polaków w zaciętej bitwie pod Górą Świętej Anny. Walki wówczas przerwano. W październiku 2021 roku Rada Ambasadorów dokonała ostatecznego podziału Śląska. Polsce przyznano 29% obszaru, który zamieszkiwało 46% ludności. Na obszarze tym znajdowała się większość zakładów przemysłowych. 53 kopalnie węgla kamiennego, niemal wszystkie kopalnie rud żelaza, połowa hut żelaza, wszystkie huty cynku i ołowiu. 16 lipca 2022 roku odbyła się uroczystość zjednoczenia Górnego Śląska z Polską. W sprawie przebiegu wschodniej granicy Polski ze względu na toczącą się tam wojnę nie można było czekać na decyzje dyplomatyczne. W zamierzeniu Piłsudskiego Polska miała utworzyć federację z Ukrainą, Białorusią i Litwą, państwami, które oddzielałyby Polskę od Rosji. Uważał, że największym zagrożeniem dla suwerenności państw tego obszaru jest Rosja. Liczył, że federacja potrafiłaby przeciwstawić się dominującej roli Niemiec i Rosji w tej części Europy. Roman Dmowski wysunął koncepcję inkorporacyjną. Postulował włączenie do Polski obszarów, na których Polacy stanowili większość ludności oraz terenów mieszanych narodowościowo, gdzie Polacy znajdowali się w mniejszości, ale byli elitą społeczną dominującą w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Tereny te pokrywały się z większością obszaru Rzeczypospolitej sprzed drugiego rozbioru. Piłsudski przecenił chęć współpracy Ukraińców i Białorusinów z Polską. Litwa nie tylko zdecydowanie odrzuciła możliwość jakichkolwiek związków państwowych, ale zażądała od Polski części terytorium. Z Ukraińcami, którzy dążyli do niepodległości, trwała wojna o Małopolskę Wschodnią. Białorusini jako jedyni byli skłonni do porozumienia z Polską, ale nie dysponowali elitami politycznymi i pozostali raczej bierni wobec toczących się wydarzeń. Dmowski sądził, że mniejszości narodowe mogą zostać zasymilowane przez żywioł Polski. Słabością tej koncepcji była jej sprzeczność z argumentacją zastosowaną w sprawie ziem zachodnich, w której powoływano się głównie na zamieszkiwanie ich przez większość polską.
Wojna o granicę wschodnią Polski rozpoczęła się na 10 dni przed 11 listopada 1918 roku. Wówczas wojska ukraińskie opanowały wschodnią część zaboru austriackiego aż do Przemyśla. Zacięte walki toczyły się we Lwowie, gdzie bohaterstwem odznaczyła się młodzież nazwana Orlentami. Z odsieczą przybyły wojska dowodzone przez pułkownika Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, które w końcu listopada 18 roku wyparły Ukraińców z miasta. Jednak wojna w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu trwała nadal. Rozstrzygnęła ją dopiero w czerwcu 19 roku zwycięska ofensywa wojsk polskich, w tym m.in. sprowadzonej z Francji Armii Błękitnej generała Józefa Hallera. Poważne niebezpieczeństwo zagrażało ziemiom północno-wschodnim Rzeczypospolitej, które po wycofaniu się wojsk niemieckich na początku 19 roku zajęli bolszewicy. Wiosną 19 roku Wojsko Polskie odzyskało Wilno. Piłsudski liczył na porozumienie z Litwinami. Jego odezwa do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, wydana po polsku i po litewsku, nie była w stanie przywrócić Unii. W następnych miesiącach bolszewicy zostali odrzuceni na linię rzeki Berezyny. Wtedy Piłsudski wstrzymał dalszą ofensywę, gdyż uważał, że biali, czyli antykomunistyczni generałowie, bardziej zagrażają niepodległości Polski niż bolszewicy. Biali nie godzili się na żadne zmiany terytorialne i byli przeciwni powstaniu niepodległej Ukrainy i Białorusi. Jesienią 19 roku bolszewicy zwyciężyli w wojnie domowej antykomunistyczne wojska białych generałów oraz demokratyczne siły rosyjskie. Piłsudski zdecydował się udzielić pomocy militarnej Ukraińcom walczącym z bolszewikami. W kwietniu 20 roku zawarł z ukraińskim dowódcą wojskowym Symonem Petlurą porozumienie, na mocy którego ustalono granice między obydwoma państwami na linii rzeki Zbrucz. Sprzymierzone wojska polsko-ukraińskie, wyprzedzając planowane przez bolszewików uderzenie, rozpoczęły ofensywę i w maju opanowały Kijów. Ukraińcy jednak nie poparli atamana Petlury. Atak bolszewików z nad rzeki Berezyny zmusił wojska polskie i ukraińskie do odwrotu. W pierwszej połowie sierpnia 20 roku bolszewicy dotarli na przedpola Warszawy. W Białymstoku, a następnie w Wyszkowie, około 60 km od stolicy, ulokował się tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, na którego czele stanęli komuniści Julian Marchlewski, Felix Kon oraz Felix Dzierżyński, szef zbrodniczej bolszewickiej policji politycznej ČK. Rząd polski zaapelował o pomoc do Anglii i Francji. W lipcu 20 roku Anglia zażądała od premiera Władysława Grabskiego zgody na uznanie tzw. linii Curzona za wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Nazwa linia Curzona pochodzi od nazwiska brytyjskiego ministra spraw zagranicznych i przebiega mniej więcej zgodnie z obecną wschodnią granicą Rzeczypospolitej. Wileńszczyznę nakazano przekazać Litwie. Los Śląska Cieszyńskiego miał zostać rozstrzygnięty później. W zamian obiecano dostawy sprzętu wojskowego. Warunki te przyjęto w kraju z oburzeniem. Premier Władysław Grabski podał się do dymisji. Bolszewicy odrzucili mediację Zachodu i poza żądaniem zgody Polaków na linię Curzona domagali się likwidacji niemal całej armii polskiej i oddania faktycznej władzy w Polsce komunistom. Na czele nowo powołanego rządu obrony narodowej stanął przywódca polskich chłopów Wincenty Witos, a wicepremierem został Ignacy Daszyński. Do obrony przed agresją komunistyczną przystąpiło całe społeczeństwo, dając świadectwo solidarności i zapominając o antagonizmach.
Tysiące mężczyzn wstępowało ochotniczo do Wojska Polskiego. Wpłacano ofiary pieniężne na armię. Poparcie dla władz manifestowały wszystkie ugrupowania polityczne i grupy zawodowe. Sierpnia rozpoczęła się bitwa w rejonie Radzymina i Ossowa. Dwa dni później wojska polskie pod dowództwem marszałka Piłsudskiego rozpoczęły ofensywę znad rzeki Wieprz. Polacy odnieśli wielkie zwycięstwo. Bolszewicy w panice zaczęli się wycofywać. Pod koniec sierpnia na froncie południowym pod Komarowem Wojsko Polskie pokonało nadal groźną armię konną Budionnego, a w drugiej połowie września na froncie północnym rozbiło bolszewików w bitwie nad Niemnem. Nieocenione zasługi w zwycięstwie nad bolszewikami wniósł polski radiowywiad, który odszyfrowywał nadawane drogą radiową depesze o planach nieprzyjaciela. Polscy kryptolodzy złamali szyfr Rewolucja, który służył Armii Czerwonej. W październiku zawarto rozejm, a 18 marca 21 roku Polska i Rosja bolszewicka podpisały traktat pokojowy w stolicy Łotwy, Rydze. Ustalono przebieg granicy polskiej na północnym wschodzie na linii rzeki Dźwiny, a na południu na linii rzeki Zbrucz. Polska otrzymała Nowogródczyznę, Polesie, Wołyń, zachodnią część Podola. Oba państwa zrzekły się wszelkich roszczeń terytorialnych. Rząd bolszewicki miał wypłacić Polsce wysokie odszkodowanie – 30 milionów rubli – z tytułu eksploatacji ziem polskich przez Rosję carską. Warunek ten nie został nigdy spełniony. Traktat Ryski pomijał prawo Białorusinów i Ukraińców do suwerenności. Ich elity narodowe uznały jego postanowienia za równoznaczne z rozbiorem między Polskę a Rosję bolszewicką. Walka o granice Rzeczypospolitej była prowadzona również z Czechosłowacją, o Śląsk Cieszyński, Spisz i Orawę. Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego, która powstała 18 października 18 roku, była pierwszym suwerennym ośrodkiem władzy na ziemiach polskich. Zawarła ona ze swoim lokalnym czeskim odpowiednikiem porozumienie dotyczące podziału spornego obszaru. Tereny zamieszkane w większości przez Polaków miały przypaść państwu polskiemu. Rząd czechosłowacki nie uznał tego kompromisu. Dążył bowiem do zajęcia całego Śląska Cieszyńskiego ze względów historycznych, kilkuwiekowej przynależności tego obszaru do korony czeskiej. W drugiej połowie stycznia 19 roku Czesi dokonali agresji. Mimo zaciętego oporu nieliczne oddziały polskie nie zdołały obronić spornego obszaru, który podzielono wzdłuż rzeki Olzy. W lipcu 20 roku wskutek usilnych działań czeskich zmuszono Polaków do zdania się na arbitraż międzynarodowy. Spór rozstrzygnięto na korzyść Czechosłowacji, całkowicie lekceważąc wolę miejscowej ludności polskiej. Polacy, którzy stanowili większość mieszkańców Wileńszczyzny i mieli wyjątkowo silne poczucie patriotyzmu, nie mogli pogodzić się z decyzją państw zachodnich o oddaniu tego obszaru Litwie. Popierali ich polscy politycy i wojskowi z naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim na czele. Wydał on rozkaz generałowi Lucjanowi Żeligowskiemu, aby, pozorując bunt, zajął sporny obszar. W październiku 20 roku Żeligowski przekroczył linię demarkacyjną między Polską a Litwą i zmusił Litwinów do wycofania się z Wileńszczyzny. Następnie utworzono Komisję Rządzącą Litwy Środkowej, która w 22 roku przeprowadziła wybory do Sejmu. Natychmiast po wyborach Sejm zwrócił się z prośbą o włączenie terytorium wileńskiego do państwa polskiego. Zakończyło to walkę o granicę wschodnią Polski, która 15 marca 23 roku została uznana przez państwa zachodnie. Granice Rzeczypospolitej zostały ukształtowane na drodze konfliktu zbrojnego lub
wymuszonego kompromisu. W późniejszym okresie wpływało to negatywnie na stosunki z większością sąsiadów. Niemcy uznawały traktat wersalski za narzucony i tym samym nie akceptowały zachodniej granicy Polski. Związek Sowiecki nie wyrzekł się dążenia do ogarnięcia rewolucją Europy, a później świata. Polityka zagraniczna Polski od początku stanęła przed dylematami nie do rozwiązania.